wszystkim, dzisiaj jest Halloween, więc zastanawiałam się, jaki challenge mamy zrobić. I zdecydowałam. 24 godziny na czarno. Ja nienawidzę koloru czarnego. Ja nie noszę koloru czarnego. Nawet nie wiem, czy w ogóle mam się w co ubrać. Szukałam i szukałam czarnych jakichś ciuchów w mojej szafie. To jest jedyna czarna praktycznie stylówka, którą znalazłam. Mam czarne spodnie, czarną bluzkę, czarny pasek. Lecę się przebrać. Jestem już na czarno. Wiem, nie pasuje mi. Ja się z tego powodu nie cieszę. Muszę być na czarno. Jeśli chcecie kolejny kolorystyczny channel, to zostawiamy 5000 łapek w górę. Subskrybujemy kanał Marivo z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć nowych odcinków. Dajcie znać w komentarzu, jaki mam zrobić kolejny kolor. Jeszcze pytanie dla spostrzegawczych. Jaki ostatnio challenge kolorystyczny robiłam? Czerwony? No. Czy różowy? Challenge uważam za rozpoczęty. Ale się dziwnie czuję. A czarny strój to nie dla mnie. Co trzeba robić w challenge'u 24 na czarno? Jeść zakupy na czarno, jakaś atrakcja na czarno. Więc pierwsze co robimy, to idziemy poszukać jakiegoś jedzonka. Tylko jest jeden problem, że ja nigdy nie jadłam czarnego jedzenia. Nie no, cola może, tak? Ziemniaki ci sprayem pomaluję. Pierwszy cel, Biedronka. Wszystkie sklepy dzisiaj objedziemy. Od razu na wejściu masz czarne rzeczy. A nie brązowe? Tutaj masz dodatki czarne. Teraz jakieś owoce. A borówki to są czarne, czy one są niebieskie? Jaki ma uśmiech? Mi się wydaje, że to jest brązowe, a nie czarne. Jak sądzicie, to jest brązowe czy czarne? Najwyżej tego nie zjem. Niestety wszystkie bułeczki nie są czarne. Owoce, o, to jest czarne. Bakłażan. Milka Secret Boxy. Nie są czarne. Kola jest czarna. Zawsze mogę się napić coli. Tutaj jest szaleństwo czarnego koloru. No już razu mówię, że ten challenge jest przegrany. Za dużo tych czarnych rzeczy to ja nie mam. Nie mam dużo czarnych rzeczy, bo mam trzy. To tyle mam. O. Biedronce się nie powiodło. Za bardzo nie było czarnego jedzenia. Ja w ogóle nie jestem zorientowana w żadnej rzeczy. Moje jedyne czarne dziury. Następna destynacja Oshon. Teraz lecimy do Pepko, bo tutaj zawsze coś można takiego kolorystycznego fajnego znaleźć. No dobra, to nie jest czarne, ale dla Mikołaja kupię czarne. Idę na akcesoria. Jakie fajne czarne klapki z Mikołajami. Ale są świetne. Papcie czarne. A na zabawkach nie ma totalnie nic. Nie ma czarnych zabawek w ogóle. Ale są wycieraczki czarne. Pojemnik czarny. Na chleb. Tylko z tych rzeczy to mi nic nie potrzebne. Świeczkę czarną może byśmy kupili. Co najmniej jeden czarny zakup. Tylko to tak średnio nam się udało. Tak bym się mogła przejść. Jest czarna kawa. Ja kawy nie piję. Ale mam czarnego misiaka. Czarny kotełek. Czokoriko. Czarne. Więc mogę być uratowana. No te to są brązowe. O, Batman. Batman. Ze słodkości. Ale nic nie widzę. To jest Polo Black. Udało się, bo mam batony. Jeśli to zjem, to jakoś jeszcze przeżyję. O, znalazłam czekoladę 100%. Ekstra gorzka. Czarna. Niedobre. To to będzie jadł? Czemu to bierzesz? Będę jadł. Uwielbiam mentosy miętowe. Kocie języczki. One są chyba czarne. Dark. Mam czarną fasolę. Albo sobie ją tak zjem po prostu. Kurusele. Co to jest kurusele? Oliwki czarne. Jest czarny ryż. Jaśminowy. Nie wiedziałam, że jest tyle czarnego jedzenia. Czarny napój, sok z aronii. Gdyby ktoś chciał spróbować, to polecam. Trochę jestem zawiedziona, bo chipsów czarnych nie ma. Fajny kotołek. Poszło mnie było zbyt ciekawie, ale... Mam coś na kolację. Jeszcze zaraz będziemy szukać jakiejś miejscówki, gdzie można zjeść czarne jedzenie, więc najprawdopodobniej nic nie znajdę. Na wieczór Mariusz mi przygotował jakąś atrakcję. Teraz lecimy do Teddy'ego. Czarne na zmianę z różowymi, ale mogłabym same czarne zjeść. Czarny renifer. I czarna choinka. I czarna choinka. Zrobimy czarne święto. Czarne organizery. Szukam teraz czarnej szminki. I nigdzie nie mogę znaleźć. Chciałam sobie zrobić czarne usta. Mogę sobie zawsze kupić czarną opaskę do włosów. Nie pasuje mi opaska do włosów. W czarnym kubeczku jeszcze czarny talerz by mi się przydał. Nawet czarne autochopisy. Zestaw na kolację mam, talerz jest czarny. Czarny kubek, bo w domu nie mam. Zaraz do kolejnego sklepu, bo to jeszcze mnie nie satysfakcjonuje. Jaki ogromny krasnal. Jakieś tam zakupki zrobione, coś tam czarnego jest. Szukam jeszcze czarnej pomadki. I czarnego czegoś do zjedzenia, bo na razie nic nie mam. Ten dżem jest czarny. To już będę miała kolację. A w Lidlu znalazłam tylko dżem. I widzę. Czarne holsy. Będzie dżem. A teraz mamy poszukiwania miejsca, gdzie możemy zjeść czarne jedzenie. Makaron czarny. Węgiel. Węgiel drogi. Może tutaj, gdzie będą mieli burgery, będzie jakaś bułka czarna. To jest jakaś burgerownia, to jest burgerownia, w której był ostatnio Mister Krycha. Tutaj są jakieś burgery i chyba widziałam na zdjęciach w Google, że tam jest czarny burger. To jest moja ostatnia deska ratunku, żeby coś zjeść. Nie wiem, czy będzie czarny burger. A to jest wystrój halloweenowy. Dostaliśmy popcornik. Zamówiliśmy, zobaczymy. Mariusz ma lemoniatkę, tego mogą sobie koledzy. Ja dostałam z twojego burgera, okaże się, czy ma czarną bułkę. To jest dym i w środku jest schowany burger. I Mystery Box burgerowy. Właśnie pojechał otworzyć.
Ale nie jest czarny. Ale dym był siwy. To jeszcze się trzyma ten dym. Czarny. Okazało się, że czarne bułki wyszły. Nie ma żadnej bułki, więc muszę obyć się niestety smakiem. A jest taki przepychoto. Ja dobrze. Przyniosę sobie Prince Polo. Ty głodu jaja szamie. To jest niesprawiedliwe. Czemu Mariusz je, a ja nie mogę jeść? Ale na smaczy się wygląda. A ja muszę obyć się smakiem. Wiem co jest soli. Nie, pieprzę sobie. Jak smakuje? Dobry. Nie udało się niestety zjeść. Jest podobno gdzieś czarna pizza. Nie, fajna skończy się dzisiaj darmo. Bo sobie zjadłem takiego dobrego burgera amerykańskiego, że Iwonie tylko ślinka ciekła. Ale spoko, znajdziemy dla ciebie czarną pizzę dzisiaj. Tylko nie wiem gdzie, musimy popytać i może znajdziemy. Hej Hyundai, znajdź mi czarną pizzę w Płocku. Tym razem szukam czarnej pomadki. Po co ja się w ogóle zgodziłam na ten challenge? Chodzę do Rossmana. Może tutaj coś znajdę? Nie mają czarnej pomadki w Rossmanie. Niby coś znalazłam. Takie w miarę bardzo ciemne. To chyba najciemniejsza, którą znalazłam w tej chwili. Niby się udało. Nie jest jakoś bardzo czarna, ale jest taki ciemny. Ciemny kolor. Jesteśmy już pod pizzerią. Mikołaj jest już z nami. Teraz idziemy poszukać czarnej pizzy. Czarny piesek. Pasujemy do siebie. Wchodzimy. Sprawdźmy teraz menu i szukamy czarnej pizzy. Pizza biała na czarnym cieście. Mozzarella, gorgonzola, grana podana i mascarpone 4 sery. No i udało się zamówić czarną pizzę. Ostatnio też zamawialiśmy burgera. I nie przyszedł czarny. A Mikołaj już swoją pizzę kroi. To tak. Wow, to jest do krojenia pizzy. Doczekaliśmy się czarnej pizzy. Jest na czarnym cieście. Powiedzmy. Dodatków nigdy nie będę miała czarnych. Chrupiąca już Mikołaj chrupie, zobacz. Jakby węgiel jadł. A może ona po prostu jest spalona? Czarne ciasto. Robię pierwszego gryza czarnej pizzy, pierwszy raz jem. Czarna jak węgiel. Od spodu też jest czarna. Normalna pizza. W końcu też czarnego do jedzenia. Ale jestem pełna. Wystarczy mi do kolacji. Zaraz szykujemy się na wyjazd halloweenowy. Jedno bardzo straszne miejsce. Ale nie wiem, gdzie jedziemy. Nadszedł czas na przetestowanie mojej ciemnej szminki. O matko. O matko. To będzie tragedia. Tak to wygląda. Mam ciemne usta. Chociaż nigdy takiej nie noszę. Nie za bardzo. Będę jak Hawkman. Wróciliśmy już do domu, wystawiłam swoje wszystkie czarne zakupy i trochę się obawiam, co ja w ogóle z tego mogę zrobić. Tak to wygląda. Tutaj mam ryż. Mam jakieś słodycze, batony, czekoladę, kubeczek, talerzyk i z tego mogę ewentualnie zrobić ryż z szarną fasolką, oliwkami i dżemem porzeczkowym. Ryż, ciastka, kotek, dżem. Teraz sobie przetestujemy kocie języczki. To jest takie same. No. Czekolada zwykła. Takie same. Przebrałam się, mam drugą czarną stylówkę. Mam jeszcze akcesoria, ponieważ zaraz jedziemy na czarny jakiś tajemniczy wieczór, nie wiem, jakąś atrakcję. A tutaj mam jeszcze dwa akcesoria. Halloweenowe. Czarną perukę. Ja nigdy czarnych włosów nie miałam. Chciałaś mieć długie włosy, no to masz prezent. No! Jak z rodziny Adamsów. Ona miała tak wyglądać. A nie tak. Miało być tak, a nie no tak. Weź. Ja składam reklamację. No. Czekaj sobie, ułożę te włosy. Dobra, wiem, że mi nie pasują. No, teraz wyglądasz kozacko. Od 1 do 10. Zero. Zero. Mogę teraz iść, tylko pytanie, gdzie teraz idziemy? W las, tam. W lesie to już byłam. Biorę swoje manatki, biorę swoje włosy, biorę swoją maskę i idę. To idę. Pa! Pa. Jedziemy w jakąś niewiadomą destynację, w jakieś tajemnicze miejsce. Mnie praktycznie nie widać. Zobacz, ja się zlewam, więc ja nie wiem, gdzie my jedziemy. Dołożyłam sobie bez rękawnik. On jest czarny. I nawet ma futerko czarne. Mariusz mi nie chce powiedzieć, gdzie jedziemy. Czekam i zobaczę. Dotarliśmy na miejsce i okazało się, że jesteśmy w labiryncie strachu. Znowu po raz kolejny. Ja już się tego boję. Ja już wiedziałam, że ty coś wykombinujesz, bo tu Halloween, tu labirynt strachu, to się ze sobą łączy. Serio? Musimy? Musimy. Chodzimy, także nie bój się, nie bój się. Będzie dobrze. Tutaj się okazuje, że jest taka ogromna kolejka, że teraz będziemy musieli tutaj czekać chyba z 2 godziny. Te 24 godziny na czarno to mi się trochę wydłuży. Chodzimy. Okazało się, że kolejka jest taka długa, że będziemy chyba tutaj stać 1,5 godziny, żeby wejść do labiryntu. Pas startowy dla samolotu. No widziałam, że mnie nawołujesz. Teraz moment, którego się bałam, czyli wchodzimy teraz do labiryntu strachu. Ja już tam słyszę mnóstwo krzyków, będzie bardzo dużo strachu. Będzie ciemno, ja tam nie chcę wchodzić jeszcze raz. Może się wycofamy, co? Nie no, już jak jesteśmy, to wchodzimy, no 24 na czarno, tak? Idziemy, przemkniemy się pokryjomu bokiem, żeby nas nie zauważyli. Wchodzę oficjalnie na czarno. O, co te? Jakieś latarki. Chodzimy. Dawaj ekipa, idziemy.
Mamy tym razem strzałki, więc może będzie szybciej iść. Czy to Mariwo? Wielbiam cię, chodź ze mną! Już na samym początku się wystraszyłam. To co będzie później? To strzałka, dobra, idziemy. Ale to jest ciemno. Ciemno, cicho, czarno. Jaki strach. Nie, nikogo nie ma. Gdzie teraz idziemy? Tego się nie spodziewałam. Ja w ślepy za łyk poszłam. Spokojnie. Coś tutaj się działo. Czemu tutaj tak się działo? Zaraz zawały dostanę. Najgorsze jest to, że jest totalna cisza, a nagle skręcając, widzisz to. Ale to jest łaza. Tutaj na bańce się będzie działo, bo są kolby połamane. Tym razem to tylko Mariusz. Idziemy. Za każdym razem mnie to straszy. Ej, gdzie strzałka? Ty zobacz, co tam przed nami jest. Czekał też na nas szalony doktorek. Wyglądał strasznie. I jesteśmy przy wyjściu. Jakoś daliśmy radę. Na całe szczęście jakoś to przetrwałam i wyszliśmy z labiryntu. Był też czas na fotki z widzami. Mam Harry'ego buty. To już koniec naszego challenge'u. Było naprawdę strasznie. Już nigdy więcej takich challenge'y nie robię. Zostawiam łapeczkę w górę, subskrybujemy i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!